w sprawie, którą poruszaliśmy na ostatnim, czyli wniosku o odwołanie dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. To jest pismo do przewodniczącego Rady Dzielnicy, przepraszam, przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34. Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na pismo z dnia 8 maja, zawierające wniosek o odwołanie Pani Małgorzaty Oniszko ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 w Krakowie, ulica Urzędnicza 65, informuje, co następuje. Pani Małgorzata Oniszko jest dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie, w skład którego wchodzi samorządowe przedszkole nr 75 i szkoła podstawowa nr 34. Zatem brak jest możliwości odwołania tylko dyrektora szkoły podstawowej nr 34. Zgodnie z zapisem artykułu 1991 roku o systemie oświaty, tekst jednolity dziennik ustaw i tak dalej, z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole może wystąpić Rada Pedagogiczna. Prawo oświatowe nie przewiduje takich kompetencji dla Rady Rodziców. Zgodnie jednak z zapisem artykułu 54 ustęp 1, stanowiącym, że Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki oraz w związku ze złożonym przez Pana jako Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 wnioskiem o odwołanie Pani Małgorzaty Oniszko ze stanowiska dyrektora, zawierającym szereg zarzutów pod adresem dyrektora, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, mające na celu zbadać ich zasadność. Bardzo dziękuję za to. Proszę zatem przyjąć poniższe wyjaśnienia i ustalenia. Planowanie pierwsze. Planowanie budżetu w szkole, jak również wydatkowanie przez szkołę środków finansowych odbywa się zgodnie z ustawami o finansach publicznych, zarówno zamówień publicznych i tym podobnie. Zgodnie z artykułem 39 ustawy o systemie oświaty, dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, placówki oświatowej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Prawidłowość wydatkowania środków w samorządowych szkołach kontrolowana jest przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa. Kontrola odbywa się według przyjętego rocznego planu lub na wniosek w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 31/232/99 w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze poszczególnych zadań w określonych dziedzinach od roku budżetowego 2000 kompetencje w zakresie decydowania o wyborze zadań w ramach prac remontowych, m.in. szkół podstawowych, zostały przekazane dzielnicom. Oznacza to, że Rada Dzielnicy Piątej Krowocza w ramach planach remontowych na kolejne lata po przeglądach przeprowadzonych na wiosnę roku poprzedniego i wydobywaniu najpilniejszych potrzeb remontowych mogła uwzględnić remonty w szkole podstawowej nr 34, obecnie zespół szkolno-przedszkolny nr 4, ulica Urzędnicza 65, podejmując stosowną uchwałę określającą zakres prac remontowych i kwotę. Realizatorem remontu w szkole podstawowej nr 34 był zespół ekonomiki oświaty w Krakowie, który dokonywał wyboru wykonawcy, prowadził nadzór i rozliczał wykonane prace. Decyzja w sprawie doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w holu głównym, w szatni centralnej i w korytarzach została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 22 października 2007 roku. Rada Dzielnicy Piątej Krowocza w następnych latach przyznała Szkole Podstawowej nr 34 następujące środki finansowe. 2008 rok 41 300 zł na remont szafy, wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa malowania. Częściowy zakres decyzji TPIS, zadanie powierzone. 14 990 zł na wymianę stolarki okiennej, zadania priorytetowe. W 2009 roku 339 991 złotych 25 groszy na kompleksowy remont elewacji, ocieplenie, remont zymsów, rur spustowych i parapetów, zadania powierzone. W tych latach Rada Dzielnicy Piątej Krowocza nie przyznała środków na realizację decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej malowania korytarzy. W latach 2010-2013 Rada Dzielnicy Piątej Krowocza nie przeznaczała środków na remont wolnego budynku przy ulicy Urzędniczej 65. Ponadto z Wydziału Edukacji w latach 2008-2012 szkoła otrzymała następujące środki. W 2008 roku 20 000 zł na remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W 2011 roku 349 983 zł na przygotowanie dokumentacji i przystosowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
30 tysięcy złotych przygotowanie szkół do przyjęcia 6-latków. W 2012 roku 19 500 zł 43 grosze na remont świetlicy. 100 tysięcy złotych na urządzenie placu zabaw. Zadanie nie zostało wykonane w roku budżetowym 2012. Środki pozostały po zapłaceniu za projekt, zostały zwrócone do budżetu miasta. 2. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez panią dyrektor Małgorzatę Miszko, dyrektora ZSP nr 4, mimo przedstawionego kosztorysu i licznych prośb wyrażanych ustnie na posiedzeniach Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 5, a także w formie pisemnej, nie udało się pozyskać środków na malowanie korytarzy. Pan Krzysztof Seweryn, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34, kilkakrotnie uzyskał ustną aprobatę. Pani Agata, nie proszę o zamknięcie drzwi. Ustną aprobatę dla proponowanych przez Radę Rodziców działań mających na celu zebranie środków na malowanie korytarzy, jednak działania przez Radę Rodziców w tym kierunku nie zostały podjęte. Zgodnie z wyjaśnieniami pani dyrektor Małgorzaty Oniszko, po przejęciu samorządowego przedszkola nr 55 oraz całego jego majątku pojawiły się trudności lokalowe. W roku szkolnym 2011-2012 w ramach porozumienia na potrzeby działalności charakterskiej udostępniono salę lekcyjną. Próbą rozwiązania problemów lokalowych było zmniejszenie do 30 m kwadratowych powierzchni dotychczasowej harcówki. Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34, radnych Rady Dzielnicy 5 i radnych Komisji Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W efekcie dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 został zobligowany przez Wydział Edukacji UMK do przywrócenia pomieszczenia harcówki do pierwotnego stanu, w tym wyburzenia ścianki działowej, co pozwoli na prowadzenie statutowej działalności przez szczep żurawy. 18 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa na wykonanie wyżej wymienionych prac. Termin ich zakończenia planowany jest na 31 maja 2013 roku. Zgodnie z zapisem artykułu 54 ust. 2 punkt 1 litera A i D ustawy dnia 7 września i tak dalej o systemie oświaty, do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki. Według oświadczenia pani dyrektor Małgorzata Oniszko, wyżej wymienione programy zostały uchwalone i przekazane do realizacji za okres od 2010 do 2015. W związku z tym, że przepisy prawa oświatowego nie określają jednoznacznie okresu obowiązywania wyżej wymienionych programów, zwyczajowo, podobnie jak ma to miejsce w innych placówkach, przyjęto 5-letni okres ich obowiązywania, mając na względzie zaplanowane długofalowe działania. Pani dyrektor Małgorzata Oniszko oświadczyła też, że od ponad roku Rada Rodziców nie zaprasza pani dyrektor na swoje zebrania. 5. Zgodnie z zapisem artykułu 54 ust. 2 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy do kompetencji rodziców należy opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Zgodnie z oświadczeniem pani dyrektor Małgorzata Oniszko, projekt planu finansowego szkoły na rok 2013 nie został przedstawiony Radzie Rodziców do zaopiniowania. Pani dyrektor Małgorzacie Oniszko wydano stosowne zalecenie w tym zakresie. Pani Marta Lex-Scott została przeniesiona służbowo w dniu 31 sierpnia 2011 roku do Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie. W roku szkolnym 2011-2012 pani Marta Lex-Scott uzupełniała obowiązkowy wymiar godzin w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 na stanowisku nauczyciela muzyki i wychowawcy klasy 6. W roku szkolnym 2012-2013 zatrudniono nowego nauczyciela muzyki, gdyż nie było wniosku o kontynuację uzupełnienia etatu. 7. Brak jest dowodów na potwierdzenie zarzutu o szykanowaniu przez panią dyrektor Małgorzatę Oniszko nauczycieli, stosowania wobec nich mobbingu i szykanowaniu członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34. 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny pracy nauczycieli przysługuje prawo wniesienia odwołania, o czym nauczyciele oceniani zostali pouczeni. Jedna z nauczycielek, opiekunek ucznia finalisty olimpiady, złożyła odwołanie od ustalonej oceny pracy i po przeprowadzonym postępowaniu jej ocena pracy została podwyższona z dobrej na wyróżniającą. 9. Zgodnie z oświadczeniem pani dyrektor Małgorzaty Oniszko na prośbę Rady Rodziców wybrano 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, których zadaniem jest ścisła współpraca z przedstawicielem Rady Rodziców. Reasumując, stwierdzam, że postawione przez Radę Rodziców zarzuty nie dają podstawy do podjęcia działań mających na celu odwołanie pani Małgorzaty Oniszko ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie. Z poważaniem zastępca prezydenta miasta Krakowa Anna Okońska-Walkowicz. Chciałbym się tutaj odnieść do tych spraw dzielnicowych, które tutaj zostały podniesione, mianowicie, że mimo zgłoszeń i zapotrzebowania na remont
na malowanie tych korytarzy Rada Dzielnicy nie przeznaczyła środków. No te zgłoszenia nastąpiły dopiero w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o, i zresztą na wyraźną prośbę moją, żeby takie zapotrzebowanie złożyć, ponieważ do tej pory one były owszem artykułowane ustnie, z tego co wiem, na spotkaniach tego zespołu wszystkich dyrektorów placówek edukacyjnych w dzielnicy. Natomiast no, chciałbym tutaj wyrazić swoje zdziwienie, że w ramach tych potężnych remontów, na które Rada Dzielnicy przeznaczyła prawie pół miliona złotych, nie udało się wymalować kilkudziesięciu metrów kwadratowych ścian, które się łuszczą i z tego to powodu jest ta decyzja sanepidu. Uważam, że oczekiwanie przez 5 lat wtedy, kiedy w szkole odbywały się no, po prostu potężne remonty, bo też trzeba przypomnieć, że w tej szkole została zrealizowana potężna inwestycja, mianowicie został tam wybudowany Orlik i obok potężne boiska zaplecze. I że w ramach tych wszystkich działań inwestycyjnych, remontowych nie udało się, ale też już trzeba wspomnieć też o pracowniku szkoły, konserwatorze, który no, pomalować kilka metrów kwadratowych ściany jest w stanie. No, wystarczy do tego zakupić pędzel, wiatrofarby, a myślę, że jakaś drabina na terenie szkoły się znajdzie. I tutaj przerzucanie odpowiedzialności na Radę Dzielnicy, a następnie przesyłanie kosztorysów ofertowych właśnie na 74 tysiące złotych, no to jest po prostu bardzo niepoważne działanie i jestem bardzo zdziwiony, że tego typu argumenty są tutaj podnoszone. Ale pani Okońska tutaj pisze, że została zobowiązana pani dyrektor do zlikwidowania tego muru, który tam został wybudowany, natomiast nie pisze, za co został wybudowany ten mur i skąd będą pieniądze na likwidację tego muru. Tak, czyli na pewne rodzaje środków. Tak. Pewne to działania pieniądze. To jej pasuje. Udało się wygospodarować. No właśnie, a na malowanie nie udało się wygospodarować. Na szczęście pani Okońska jest w tej chwili na urlopie, także nie ma szans. Ja jeszcze chciałem. Nie. No, zaczyna się pakować. Chciałem jeszcze to, co powiedział pan przewodniczący, mianowicie w sprawie ustnych podejmowanych przez panią dyrektor próśb dotyczących malowania korytarzy. Wyglądało to w ten sposób, że na głównym spotkaniu w 2011 roku, które miało miejsce, pani dyrektor, która dostała w ciągu dwóch ostatnich kadencji rekordową i największą sumę pieniędzy ze wszystkich placówek oświatowych, a nie ma największej szkoły w dzielnicy. Więc w przeciągu na jednego ucznia i tak dostała zdecydowanie najwięcej. Jak przy ustalonym rankingu podniosła ustnie to, że ona chce jeszcze pieniądze na malowanie korytarzy, to oburzenie wszystkich innych dyrektorów było tak niesamowite, że ledwo zdążyła, znaczy udało się jej zastać w sali. Bo nikt nigdy z dyrektorów nie prosił o malowanie korytarzy w szkole, bo wszyscy stwierdzili w naszej dzielnicy, że to jest zadanie, które każda szkoła jest w stanie poradzić własnym sumptem oraz własnego utrzymania i bieżących środków. I rzeczywiście nigdy to się nie zdarzyło. Pani Oniszko jest absolutnym wyjątkiem i rekordzistką, jeśli chodzi o tego typu prośby, które było podnoszone rzeczywiście ustnie dwu lub trzykrotnie w ciągu ostatnich 6 lat, jak nie pamiętam. Natomiast zawsze były one kwitowane i obopólnie dochodzimy do wniosku, że w związku z tym, że wydajemy kasę, znaczy pieniądze na większe remonty, to pani dyrektor musi sobie te środki wygospodarować sama, za co publicznie tutaj w roku 2011 zgodziła się i stwierdziła, że wtedy przy obecności wszystkich dyrektorów, którzy byli jako świadkami tego, że zgadza się jak najbardziej sama doprowadzić do wyremontowania czy wymalowania korytarzy. Także to było wtedy w bardzo szerokim gronie. Thank you.
Dziękuję bardzo. Wobec całej komisji, znaczy... Naszej komisji plus wszystkich dyrektorów ze wszystkich placówek, gdzie było się. No to wypadałoby te dwie rzeczy tutaj napisać, pani tej wyjaśnić. Szkoda, że nie nagrywaliśmy tego, bo to nie wpity do miejsca, tylko to było... No nie, no ale byli świadkowie, przecież w końcu była cała grupa dyrektorów. No ale są twarde dokumenty, które mówią o prawie 500 000 zł na tą szkołę, więc... To podniesione w tym piśmie. Tak. Proszę Państwa, jest jeszcze pismo, które jest skierowane do prezydenta Jacka, profesora Jacka Majchrowskiego od członków grona pedagogicznego tejże szkoły. Członkowie grona pedagogicznego szkoły podstawowej nr 34 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 Uczennicza 65 w Krakowie wyrażają swój sprzeciw w związku z wnioskiem Rady Rodziców działającej przy naszej szkole skierowanym do pana prezydenta miasta Krakowa o odwołanie pani dyrektor Małgorzata Oniszko z zajmowanego stanowiska. Uchwała ta została podjęta bez konsultacji z Radą Pedagogiczną, mimo iż ostatnią konsultację prosiliśmy. Bez względu na to, jaka decyzja była podjęta wcześniej, w dobrym czasie byłoby zasięgnąć opinii całej Rady Pedagogicznej, tym bardziej, że zaledwie miesiąc wcześniej, 9 kwietnia, odbyło się spotkanie Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, na którym wspólnie ustaliliśmy, iż będziemy konsultować się w sprawach kluczowych dla naszej szkoły. Od tego czasu nie stało się nic, co mogłoby zdecydować o tak poważnym kroku ze strony Rady Rodziców. W uzasadnieniu wniosku poruszane są sprawy, które zostały zamknięte i wyjaśnione, jak na przykład kwestia ruchu harcerskiego w szkole. Sprawa ta również była poruszana na wspomnianym spotkaniu. Ruch harcerski nigdy nie został usunięty ze szkoły. Zgodnie z poleceniem dyrektora Wydziału Edukacji miasta Krakowa obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie pomieszczenia harcówki do poprzedniego stanu. Sprawy zarządzania finansami, remontami leżą w kompetencjach dyrektora, który podejmuje decyzje, jakie prace są konieczne, nierzadko konsultując je z nauczycielami. Nauczyciele koncentrują się na rzetelnym wykonywaniu obowiązków zawodowych, rozróżniają kompetencje dyrektora i nie zamierzają ingerować w decyzje, które do nich nie należą. Nie byliśmy również świadkami jakiegokolwiek szykanowania ze strony dyrekcji i nie wiemy, na jakiej podstawie takie wnioski wysuwane są przez Radę Rodziców. Nigdy nie byliśmy narażeni na jakiekolwiek nieprzyjemności ze strony dyrekcji czy kogokolwiek innego w związku ze współpracą z Radą Rodziców. Wielu z nas podejmuje działania z Radą Rodziców. Nigdy nie doświadczyliśmy negatywnej reakcji ze strony dyrekcji. Dyrekcja bardzo wspiera zespół do spraw promocji szkoły oraz wszelkie działania, jakie podejmuje. Daje nam nauczycielom wiele możliwości. Do naszej szkoły przybyło jak najwięcej nowych uczniów. Pani Oniszko wielokrotnie podkreślała zaangażowanie nauczycieli w sprawę promocji szkoły i sama starała się brać w niej udział. Rzetelnie informuje rodziców o przepisach prawa w związku z rekrutacją. W przypadku próby załatwienia konkretnych spraw i problemów dotyczących bieżącego życia i organizacji pracy szkoły nigdy nie spotkaliśmy się z odmową lub odrzuceniem przez panią dyrektor wnioskowanych przez nas próśb. Jeżeli decyzja dotycząca konkretnej sprawy była odmowna, wynikała ona wyłącznie z przepisów prawa. Bardzo poważnym zarzutem wobec pani Małgorzaty Oniszko jest posądzenie jej o stosowanie mobbingu wobec pracowników. Stanowczo się z tym nie zgadzamy. Oświadczamy, że nikt z nas nie był nigdy szykanowany, obrażany ani narażony na jakiekolwiek nieprzyjemności ze strony dyrekcji. Akceptujemy styl zarządzania szkołą przez panią Małgorzatę Oniszko, a kwestie, w których zdarza się nam mieć różne zdanie, wyjaśniamy na bieżąco bez żadnych późniejszych konsekwencji. Przez wiele lat pracowaliśmy na dobry wizerunek naszej szkoły, a tak formułowane przez Radę Rodziców pisma i wysyłane do różnych instytucji zdecydowanie nie działają na korzyść naszej placówki, szczególnie w środowisku lokalnym. Uważamy, że zarzuty wysunięte wobec pani dyrektor są bezzasadne. W związku z powyższym zwracamy się do pana prezydenta miasta Krakowa o uwzględnienie naszego zdania i odrzucenie Związku Rady Rodziców o odwołanie pani Małgorzaty Oniszko z funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie. Członkowie grona pedagogicznego i tutaj są podpisy. To jest głos w tej sprawie. Tak, że jeśli chodzi o pisma, które chciałem odczytać, to jest tyle. Czy jakieś...